Hanna Niewiadomska, fikoły. Z tyłu za domem, na mym podwórku, suszy się pranie na długim sznurku. Mokre i ciężkie patrzy do góry, czy czasem deszczu nie będzie z chmury. Lecz próżne dzisiaj są te obawy. Słońce wciąż świeci, będą zabawy. Już wietrzyk wieje, już się bujamy. Cieszą się mokre do cna firany. Sweter bluzeczkę za rękę trzyma. Robimy podskok, wesoła mina. Ciągle wirują, w kółko tańcują, aż guzikami się wnet splątują. Niechaj koszula się nie rozpiera i o powłoczkę się nie opiera. A już nie mogę, wiatr mnie łaskocze, a z mych rękawów robi warkocze. Spodnie dwa salta już wykręciły, dokoła sznurka się zakręciły. Na dalsze skoki chęci nie mają, bo im nogawki w kieszeń wpadają. Krzyczą na siebie ciągle skarpety. Uważaj, odcisk boli, chorety! Tak sobie drepczą na letnim wietrze, że ciągle jedna po drugiej depcze. Para spinaczy serwetkę trzyma. Powiało mocniej, o, już nie trzyma. Serwetka sobie w powietrzu leci, mama coś krzyczy, śmieją się dzieci. A wietrzyk wieje, psotny, wesoły, patrząc jak pranie robi fikoły. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.